obchody upamiętniające postać księdza Gustawa Gizewiusza w Ostródzie organizowane są od wielu lat. Natomiast jako nasza parafia, parafia ewangelicko-augsburska w Ostródzie, organizujemy Dni Gizewiusza już trzeci rok z rzędu. I w tym roku jesteśmy, można powiedzieć, w samym środku tychże obchodów, ponieważ już w zeszłym tygodniu miało miejsce wykład dotyczący wystroju i architektury kościołów ewangelickich na Mazurach. Dzisiaj jesteśmy w szkole podstawowej numer 2, która oczywiście nosi imię księdza Gustawa Gizewiusza. Rano odbyło się ekumeniczne nabożeństwo w kościele Dominika Savio. Teraz trwa festyn dla uczniów i rodziców. A dzisiaj, jak widać, mamy barwnie kolorowo, ale było też i uroczyście, ponieważ dzisiaj mamy obchody święto patrona szkoły Gustawa Gizewiusza, więc dzieje się naprawdę wiele. Zaczęło się od nabożeństwa w kościele, potem przyszliśmy na cmentarz na grób Gustawa Gizewiusza, tam złożyliśmy kwiaty, zapaliśmy znicze, aby uczcić jego pamięć i podkreślić, jak ważną postacią jest dla nas ze szkoły i jak wtedy, kiedy żył, był wielką postacią tutaj na Warmii Mazurek, w szczególności w Ostródzie. Jest takie miejsce na ziemi, wśród odcieni szmerach, drugunki tu, gdzie ryby plusk odmierza czas, a wiatr na strumienia w kataraktach. To Ostróda, perła Mazur, to na mapie świata maleńki punkt. To tu ma wszystkich mieszkańców, to nasze miasto, ósmy świat od cudu. Gustaw Gizewiusz, bardzo pielęgnował polską mowę, on walczył o to, spisywał różne pieśni, wydawał różne pisma, książki w języku polskim, książki do szkół w języku polskim. Współpracował też z wieloma polskimi pisarzami i tak naprawdę to tutaj w Ostródzie najwięcej zrobił. To jest takie ciągłe uzupełnianie się wzajemne, bo wspieramy jako miasto, jako samorząd, jako burmistrz wszelkie wydarzenia kulturalne, bo to wzbogaca nas, ponieważ każda grupa, każda społeczność wnosi coś do naszej kultury i to jest takie wyjątkowo dobre i to pozwala wzajemnie się rozumieć i zgodnie współpracować, współżyć, jeśli chodzi o życie społeczne. Dzisiejszy wykład, jaki miałem przyjemność dać tutaj w Bibliotece Miejskiej w Ostródzie, związany jest z już trzeciokrotnie organizowanymi tutaj w mieście dniami Gustawa Gizewiusza, które to dni organizuje parafia ewangelicko-augsburska w Ostródzie. Jest to związane z tym, że postać Gustawa Gizewiusza, poza jego ogromnymi zasługami dla polskości Mazur, dla obrony języka polskiego, to także postać niezwykle ważna dla kościoła luterańskiego tutaj na Mazurach. Był jego duchownym, bardzo wpływowym i zaangażowanym w rozwój tego kościoła, stąd też miejscowa parafia stara się dołożyć swoją cegiełkę do tego, by Gizewiusz tutaj na Mazurach był pamiętany.